Jezu, za duży zoom. Witam Was bardzo serdecznie. Miałam właśnie nagrywać make-up, ale powiem Wam, wyglądam jak zapuchnięty ziemniak. Jestem trochę prześwietlona, więc może tego nie widać. I uznałam, że to się po prostu mija absolutnie z celem, więc sobie dzisiaj nagram vloga na poniedziałek. Także widzimy się praktycznie o tydzień wcześniej. Wróciłam, to była szybka decyzja, dzisiaj make-upu nie będzie. No i przychodzę Wam opowiedzieć o moich włosach, bo rozłożyłam się też już do robienia paznokci. I także chciałam Wam coś na ten temat powiedzieć, tylko może ogarnijmy ten chaos. O, trochę lepiej. No więc tak, słuchajcie, obcięłam włosy bardzo, bardzo, bardzo. Okazało się, że moje włosy były do pasa. Ja przyznaję się, że nawet nie miałam świadomości, że one były aż tak długie. I zdecydowałam się na bardzo duże cięcie. Ja mam takie pomysły mniej więcej co 2 lata w okresie jesiennym, żeby się pozbyć tych długich włosów. Jest to również podyktowane nadchodzącą zimą. I wiecie, to są takie problemy pierwszego świata typu, no ani nie idzie założyć kaptura, bo jak się uczeszę w koczka, to wyglądam jak czub. Dodatkowo ten kaptur odstaje, no i w ogóle i w szczególe. Dlatego co jakiś czas właśnie decyduję się na takie spektakularne cięcie. Jeśli chodzi o rozjaśnianie, to poszło ono, mogę mówić brzydko, dupowato, ponieważ nie rozjaśniły mi się w ogóle końcówki. Potem nałożyłam tą farbę, którą kupiłam i efekt jaki uzyskałam jest taki niechlujno-ciapkowaty, ale na żywo powiem Wam, że wygląda to nawet, co ciekawe, w miarę naturalnie, mimo że końcówki są ciemniejsze, mimo że tutaj widać, na przykład teraz w aparacie to widzę, że są takie ciapki, to właśnie na żywo, jak się uczeszę, jak zwiążę te włosy, to wygląda to jakby taki był, tak miało być, jakieś takie refleksy i naprawdę mi się podobało. Mimo że farba no, też nie złapała tak, jak sobie tego życzyłam. Problem jest tylko taki, że kiedy słońce zachodzi, uwaga, zamieniam się w rudego, wrednego, irlandzkiego skrzata. Wyglądam tak strasznie rudo i tak strasznie wredno, skrzatowato, że nie mogę po prostu na siebie patrzeć. A że właśnie słońce zachodzi coraz szybciej i będzie zachodzić coraz szybciej, no to nie ma opcji. Słuchajcie, naprawdę, mijam lustro i robię za każdym razem, serio. W ogóle, no niesamowicie ten kolor się zmienia w zależności od światła i to tak niesamowicie, że może jeszcze uda mi się to w tym filmie Wam pokazać. Dlatego podjęłam decyzję, że nie ma opcji. Ja nie chcę być tym wrednym skrzatem, wystarczająco jakby wredny mam charakter, więc będę się abarot farbować. Z tym, że ja używam tych farb, to nie jest koloryzacja trwała i zamierzam jednak je na całej długości przyciemnić. Wiadomo, że ponownie ta góra złapie na trochę jaśniej, ten dół zostanie ciemny, ale myślę, że po prostu to się jakoś wyrówna. Także taka jest moja historia. Chciałam Wam przedstawić mój sklepik pod tytułem Eveline Cosmetics, ale to nie są wszystkie lakiery, jakie wyszły z tejże marki, bo jest ich w rzeczywistości więcej. To są wszystkie lakiery, które mam. Tutaj jest nowa kolekcja. I za czym jeszcze może przejdę do tematu lakieru? Słuchajcie, pamiętacie ten taki stoliczek pod laptopa, co Wam polecałam? No to pierwszy wytrzymał, nie wiem, 8 miesięcy. Kupiłam ten drugi. Ten drugi się rozwalił po miesiącu i kupiłam taki bambusowy. I ten kosztował chyba 60 zł i jest dużo lepszy. Też ma możliwość podnoszenia, regulacji nóżek i tu nawet z boku, czego nie widzicie, ma taką szufladkę na taką tutaj końcówkę zabezpieczającą, żeby laptop się nie zsunął. Też kupiłam to na Allegro. Pytacie mnie, jak mi się te lakiery sprawdzają, mimo że o tym mówiłam. Pytacie mnie też, czy używam w związku z tym cały czas bazy Peel Off. Tak, używam cały czas bazy Peel Off. To zupełnie się nie zmienia. Natomiast ktoś też pisał, że jemu te lakiery zgęstniały. Ja, tak jak mówiłam, mi one absolutnie nie zgęstniały. I właśnie wręcz przeciwnie, są nadal bardzo, bardzo świeże w stosunku do lakierów innych firm, które posiadam u siebie. I chciałam Wam szczególnie polecić jeszcze z tej właśnie jakiejś starszej kolekcji jeden lakier, który też moim zdaniem będzie bardzo ładny na jesień. I to jest lakier 308 i mi on się kojarzy z kolorem jeansu.
To jest taki ni to niebieski, ni to szary. Mam nadzieję, że wy to dobrze widzicie, bo wiecie, ja tam nie do końca widzę. Bardzo ładny kolor. I przy okazji właśnie chciałam wam powiedzieć, bo wielokrotnie jakby to nam umyka, jak ja dbam o moje paznokcie i jak ja to dokładnie robię. Tylko pozwólcie, że ten sklepik skitramy. Już wam wszystko mówię. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że za każdym razem, jak ściągam hybrydę, za każdym, pakuję kilka grubych warstw tego produktu. To jest moje już trzecie opakowanie i ja ten produkt po prostu ubóstwiam. I to się nazywa Pro Hybrid Revitalum Serum Regenerujące do Paznokci. Ono jest bodajże z aloesem. I ja to po prostu robię tak, że pakuję grube warstwy, wcieram w płytkę paznokcia, potem nakładam, drugi raz wcieram płytkę paznokcia. Cała ta akcja trwa dosłownie, no nie wiem, 10 minut. I jeżeli mam dopiero robić hybrydę następnego dnia, to nakładam jeszcze grubą warstwę kilkukrotnie w ciągu tej doby. Tak właśnie, żeby te paznokcie odżywić, ponieważ to serum bardzo mocno nawilża płytkę. Nie znalazłam drugiego tak dobrego produktu i wierzcie mi lub nie, ale to jest hit. Piłam sobie wczoraj takie oto coś i to jest stopnie estetycznym skórką. Profesjonalny krem żel usuwa skórki w 15 sekund. Tego nigdy nie miałam. Bardzo jestem ciekawa, czy to będzie zamiennik tego, wiecie jakiego... No tego, nie pamiętam z jakiej to jest marki, tamtego żelu, którego normalnie używałam. Zobaczymy. No plan jest taki, żeby zmienić kolor, bo już mam spory odrost. I cały czas, powiem wam, zastanawiam się, na który kolor mam postawić. Chętnie bym pomalowała tym lakierem Seaside, bo on jest taki... No nietuzinkowy i chyba w ogóle, słuchajcie, na ten lakier postawię. Bo on jest bardzo oryginalny, to jest taki ciemny, głęboki turkus. Pierwszy raz kupiłam sobie ten twaróg wędzony z Pilosa, z Lidla. Powiem wam, że zapach, Boże, jak ja kocham wszystko co wędzone. Także jeszcze za czym zrobię sobie paznokcie, to zapragnęłam twarożku właśnie z rzodkiewką, szczypiorem, herbatka. I dodam sobie do niej frużeliny malinowej. Powiem wam, że ja naprawdę podziwiam dziewczyny, które mają takie zacięcie przetworowe. Ja dobrze gotuję, ale ani nie robię pierogów, klusek, ani przetworów tym bardziej. Może mi się to kiedyś zmieni. Ale ta frużelina malinowa to jest po prostu bajka, bo wyobraźcie sobie, moja koleżanka jeszcze te maliny przecierała przez sitko, żeby nie miały pestek. Oni mają małe dziecko i nie wiem, czy po pierwsze one do deserów, a po drugie nie wiem właśnie, jak tam się dzieciom daje maliny, ale myślę, że to mogło mieć coś wspólnego z tą małą. Zresztą wiecie, z którą małą, bo często z malutką możecie mnie zobaczyć na moim Instagramie. Powiem państwu, że krycie tego lakieru Seaside jest naprawdę zabójcza. Bez kitu jedna warstwa, żeby było takie krycie. No, jestem pod dużym wrażeniem. Skończyłam, słuchajcie, dwie warstwy. Ale nie jestem tak 100% zadowolona z tego, jak pomalowałam przy skórkach, bo w międzyczasie załatwiałam biznesy i nie poszło po mojej myśli i jestem bardzo, 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 bardzo zła. A... jakie to biznesy, cały czas chodzi o I Love Boxa, tego kolejnego mojego i się wkurzam. Ale kolor genialny, 330 Seaside, a to co miałam ostatnio na paznokciach to było 328 Hot, tak, Hot Coffee. Hej, w czwarteczek, dum dum dum, właśnie się odbywa akcja pod tytułem, pod kryptonimem Mroźne Trufle, miejmy nadzieję, że będzie zakończona sukcesem. Właśnie nie spojrzałam na zegarek, a nie, spojrzałam, jest punktualnie 12. Czekam, czekam jak farba złapie, no i pokażę wam efekt. No dobra, powiem tak, złapało właściwie całkiem nieźle, na pewno już nie jestem ruda, natomiast gdzieniegdzie, nie wiem czy wy to widzicie, zostały niezłapane takie, powiedziałabym, złote włosy, ale już teraz
O, tutaj na przykład chyba bardziej to widać. Ale już teraz to naprawdę efekt mi się podoba. Tak samo tutaj od nasady. Ciekawe, co będzie, jak ta farba zacznie się spłukiwać, a te włosy rozjaśnione no pewnie nie ściemnieją. Więc wtedy będę się martwić. Na pewno już nic dalej z tymi włosami nie robię. Może dopiero, nie wiem, na Vlogmasa je pokryję jeszcze ciemniejszą farbą. Jak na razie, czekajcie, jeszcze spojrzę, bo to wiecie, dosłownie na świeżo. Czy dzisiaj mamy? Nie, no dobrze to pokryło. Nawet jak są gdzieniegdzie te złote włosy, no to zdecydowanie, zobaczcie, są ciemniejsze. Też bardzo się starałam, muszę przyznać, farbując się. Nie, podoba mi się. No szkoda, że nie było mi dane jasnych, może kiedyś sobie zafunduję, ale to będę musiała iść do fryzjera, bo ja w ogóle kiedyś nosiłam dużo jaśniejsze włosy na swój ślub, miałam dużo jaśniejsze i też później miałam długo pasemka. Nawet kiedyś miałam praktycznie włosy blond, tylko niestety nie mam z tego okresu żadnego zdjęcia, ale to też u Kingi, bo sama się nie decydowałam na aż tak radykalne, wiecie, kroki jak robienie pasemek. I oto koniec mojej włosowej historii. Ta-dam! Hello! Prawie przez cały, słuchajcie, tydzień przeszliśmy w tym dziwnym filmie, ale brakowało mi takiej formuły, mam nadzieję, że wam też, bo dzisiaj już mamy piąteczek. I chciałam powiedzieć jedną rzecz, ponieważ w ostatnią środę ukazał się test kosmetyków drogeryjnych i tam testowałam po raz pierwszy, to był jedyny kosmetyk typu pierwsze wrażenie, czyli korektor L'Oreal Infallible. I powiem tak, wiele z was mi, no i uznałam, że porażka, nie? I wiele z was mi pisało, że po prostu nałożyłam go za dużo, że to jest taki typ korektora, że nie, dziewczyno, nałóż dwie kropki. No więc dzisiaj nałożyłam dwie kropki. Jestem trochę gambeta, kolokwialnie mówiąc, bo należało mi to nagrać. Tak, ale wiecie co, siedziałam z tym ręcznikiem na głowie, dobra, nieważne, nie nagrałam, może jeszcze to nadrobię. I dalej mi ten korektor nie odpowiada. Faktycznie, po dwóch kropkach on nie robi takiej masakry, ale on dalej jest suchy i dla mnie on jest bardziej suchy niż ten poprzedni Lovely. Jeszcze będę go trenować, ale powiem prawdę, że chyba to po prostu nie jest produkt dla mnie i należało mi wyjść z tego założenia i nie kombinować, ale oczywiście byłam, wiecie, nie no, ja jestem czasem podatna, no jak już tyle gadają na tym YouTubie o tym, to pomyślałam, że przekonam się, no i myślę, że to był błąd. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, piąteczek, dzisiaj robię live'a na Instagramie, no ale to już było i nie wróci więcej, znaczy no oczywiście live'y będą, natomiast chciałam wam przypomnieć o rozdaniu na Instagramie oraz o tym, że wprowadziłam, zaraz wam pokażę, mówiłam, że chcę w końcu odpisywać ten Instagram, takie oto tutaj te wyróżnione relacje i tutaj będą właśnie jakieś moje opinie o książkach, o serialach, konkursy, rabaty, to będzie na bieżąco przeze mnie aktualizowane. Więc polecam zerkać, między innymi aktualne rabaty, jak coś nie będzie aktualne, to będę to kasować. W tym momencie mamy dwa, czyli La Rose i Look Fantastic. Słuchajcie, żarty żartami, kalendarze adwentowe nas atakują. Ja wczoraj o zgodę zaczęłam szukać muzyki do Vlogmasa. Natomiast już też zaczynam, słuchajcie, załatwiać sobie różne, że tak powiem, biznesy na grudzień. Ale nie wiem jeszcze co dokładnie, bo tego jeszcze nie ogarniałam, ale będę również chciała, jak w poprzednim grudniu, robić jakieś rozdania w trakcie tych Vlogmasów i ponownie to będą rozdania ukryte, więc kolejny raz przypominam, że jest bardzo wiele osób, które regularnie oglądają moje filmy, a nie klikają subskrybuj, więc polecam zasubskrybować, ponieważ tylko subskrybenci są brani pod uwagę w tych rozdaniach. Co więcej, nie ukrywam również, że większą szansę na wygranie czegokolwiek mają te osoby, które zasubskrybowały mnie wcześniej niż, wiecie, na zasadzie 2 grudnia, więc gorąco, gorąco polecam się. No i teraz już naprawdę uciekam. Całuję, buziaki, pa, pa.